20:11 jest napisane tak. Nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy. Jak rozdzielamy cechy charakteru, które są Boże, od tych, które są nieboże? W jaki sposób to robimy? I to jest pierwsza podstawowa rzecz, że trzeba zrobić sobie bilans straty zysku. Patrzymy w ogóle, co my mamy. Na dzisiaj. To w ogóle nie idealizujemy, bo my wiemy, czego chcemy. Chcemy charakteru. Chcemy, żeby to się w nas przejawiało. Chcemy i jesteśmy zdeterminowani. Wiemy, że mamy po to sięgać naszą wiarą opartą na naszym pragnieniu. To jest dla nas prosta konstrukcja cecha. Tylko teraz od czego zaczynamy? Zaczynamy od rozdzielenia. Pamiętajcie, każda rzecz w Królestwie Bożym zaczyna się najpierw od rozdzielenia. Najpierw się rozdziela, najpierw się burzy. Nigdy inaczej. Niektórzy chcą zacząć od zbudowania. Najpierw trzeba wyzerować. Zerujemy wszystko. Zerujemy. Wiecie? Byliśmy teraz w Izraelu i przejeżdżaliśmy sobie przez miejsce, gdzie była Sodoma. Nie ma nic. Nic. Nie mieszka tam nikt. Nic. Wiecie, to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. W ogóle jest zaznaczone miejsce i nie ma nic. Po prostu. Zerujemy przestrzeń. Najpierw się zerujemy. Po czym poznajemy charakter Boży lub nieboży? Po uczynkach. Przy powieści Salomona 20:11. Po uczynkach. Się nie domyślamy. Nie gdybamy, a czy to to, czy jaka jest rzecz. Tylko po tym, co widzimy. Posłuchajcie. Charakter jest widoczny. To jest cecha. To jest piętno. To jest coś widzialnego. Jeżeli ja widzę w sobie pewne zachowania, jeżeli ja widzę w sobie pewne reakcje, to to jest właśnie to. To ja tego nie nazywam inaczej. Ja mówię, to jest to. Ładnie Derek Prince na przykład nauczał o tym mówi. Jeżeli coś ukradłeś, to powiedz, ukradłem. Nie, że ci było potrzebne. Rozumiesz? Jeżeli kogoś obraziłeś, to powiedz, że obraziłeś. Nie, rozumiesz, to jest bardzo ważna sprawa. To jest bardzo przydatne w małżeństwach na przykład. W małżeństwach ludzie tłumaczą się sobie nawzajem, dlaczego postąpili w ten sposób. Zrobiłem tak, bo... Nie. Jeżeli zgrzeszyłeś, nazwij rzecz grzech. Po uczynkach poznajemy. Co to są, w jaki sposób uczynki są widoczne? To są nasze zachowania, sposoby bycia, usposobienie i przekonania. Zachowania, sposoby bycia, usposobienie, przekonania. Jeżeli jesteś szorstkim człowiekiem, tak, to jesteś szorstkim człowiekiem. Jeżeli się denerwujesz, to się denerwujesz. Nie mów na przykład, zdenerwowałeś mnie. Powiedz, zdenerwowałem się. To jest wielka różnica. Jak powiesz, zdenerwowałeś mnie, to oznacza, że ty, tak, w ogóle nie uznajesz tego za negatywną cechę charakteru. Tylko składasz odpowiedzialność na jakąś osobę, tak, przez którą to się stało. To się nie stało przez tą osobę. Jesteś nerwowy. Nazwij tą rzecz. Mam cechę charakteru pod tytułem nerwowość. A ty, panie, nie jesteś nerwowy. Miałem takiego znajomego na bazarze Różyckiego, nerwowy.
i takim obsrtom. Rozumiem, to jest bardzo ważna sprawa. Ludzie, jak nie chcą uznać czegoś, to pierwszą rzecz, co robią, to zrzucają to na środowisko. Zachowałem się tak, bo ty zachowałeś się wobec mnie tak. Nie! Zachowałem się tak, bo mam taką cechę charakteru. Na przykład jestem impulsywny i narosła na tym warownia impulsywności. Od takim jestem chrześcijaninem. Uzdrawiam chorych, wypędzam demony, wskrzesiłem 3 trupy, tak? I jestem nerwowy. I nie zgadzam się z tym faktem. Nie zgadzam się z tym, Boże mój. Rozumiesz, to jest bardzo ważna sprawa. Po uczynkach poznajemy charakter. To jest tło. Dlatego jest napisane dalej, jawne są uczynki ciała, na przykład w innym miejscu. W ogóle jawne. Ktoś mówi, ciekawe, czy to był uczynek ciała. Ja mówię, że to jest jawne. Czy to jest proste jak gwóźdź? Czy to był uczynek ciała? Jawne, tam Paweł całą w ogóle plejadę w ogóle tych uczynków ciała gdzieś tam wymienia. Tak? Każda rzecz to jest brama. Zachowania, sposoby bycia, usposobienie i przekonania stanowią odzwierciedlenie stopnia przemiany naszej duszy na obraz Boga. Tacy, jacy jesteśmy. Proszę was, zacznijcie w ten sposób to oglądać, nazywać te rzeczy w sobie. Nie bójcie się tego. To nie uwłaczy wam w ogóle, absolutnie. Absolutnie. Ja teraz będę mówił w niedzielę o pokucie u nas, w ogóle w kościele, ponieważ ludzie w ogóle, to są takie rzeczy, to są niesamowicie ważne rzeczy. To teraz możemy w ogóle zagłębiać się też dlatego, że ludzie czują się bezpieczni. Już mamy bezpieczni, już wszyscy jesteśmy bezpieczni. Rozumiecie, co chodzi? Już bezpieczni. To czas na pokutę. Tak już my wszyscy jesteśmy bezpieczni, a jak już wiemy, jak panować nad diabłem, jak już w ogóle jesteśmy w stanie zasuwać w namaszczeniu, to czas na pokutę. Stara, dobra siostra pokuta, która przyprowadziła nas do Jezusa. Pamiętacie, co robiliście, jak się nawróciliście? Pokutowaliście. Ktoś nie pokutował, się nie nawrócił. To jest proste. Ktoś mówi, ja nie pokutowałem. Ja mówię, to Jezusa nie znasz. Nie pokutowałem, ja nie wiem. Jak można nie pokutować, jak pokuta, to jest dzień dobry, Panie Jezu. Pierwszy ukłon przed majestatem. W ogóle wiele co chodzi. Dzień dobry, jestem grzesznikiem. Wiesz, nie? Uznaje w ogóle swój problem, ty jesteś Bogiem, ja jestem grzesznikiem, taki mamy układ, ty za mnie umarłeś, ja dzięki tobie żyję, w ogóle wchodzę w tą całą zmianę, rozumiesz, o co chodzi, tak? Po uczynkach, nie bójmy się tych rzeczy oglądać, nie bójmy się tego, bo to nas definiuje. Przestańmy ściemiać, przestańmy tłumaczyć nasze lewe cechy charakteru. Drzesz mordę na żonę? Uznaj, że jesteś impulsywny i nerwowy. Bo inaczej warownia impulsywności nigdy nie wyjdzie do wierzchu. Kłamiesz, tak? Żeby zachować pozory, tak? Uznaj się za kłamcę. I tak idziesz do nieba, nie bój się. W ogóle nazwij tą rzecz. Jesteś chciwy? Masz cechę charakteru, która jest ściśle związana z warownią bałwochwalstwa. Nazwij tą rzecz. Wstydzisz się? Tak? Przestań odgrywać jakieś role. Uznaj, że masz kompleksy. Zacznij te rzeczy nazywać. Już jesteś bezpieczny. Już znasz metodę wyjścia. Rozumiesz? Już możesz diabła kopnąć. Ale teraz
Nazwij te rzeczy na podstawie czego? Uczynków. Ludzie mówią tak, ja czekam, aż Pan mi objawi to. Nie ty. To się po uczynkach poznaje, nie po objawieniu. Bo tak mówi Pismo Święte. Stare, dobre Pismo Święte. Po uczynkach poznajemy charakter, a nie na podstawie objawienia. Na podstawie objawienia nie poznajemy charakteru przyjaciela. Ja nie potrzebuję żadnego objawienia, żeby zobaczyć, czy ktoś jest nerwowy, czy ktoś jest zdepresjonowany, czy ktoś jest załamany. Rozumiesz, o co chodzi? Czy ktoś opowiada mi głupoty, czy ktoś szpanuje przede mną. Ja w ogóle nie potrzebuję żadnego objawienia takiego głębokiego. Tak? Jakie to jest objawienie, jak się po uczynkach poznaje? Tak samo jak ja musiałem mieć objawienie, że ktoś zęby umył, tak? Przecież nie ma żadnego objawienia. Ciekawy, czy on umył zęby. To czuć. Chcę Wam podkreślić wagę charakteru. W pierwszej księdze Mojżeszowej, przeczytajcie to sobie 9.5, pokazane jest to, że w wieczności nasze dusze będą zjednoczone z naszymi duchami. To będzie jedno. Nam się wydaje w ogóle, że nasze dusze to gdzieś takie się staną, takie... Bardzo ważna rzecz tutaj jeszcze chcę zaznaczyć. W takim stanie, w jakim odejdziesz z tej ziemi, popiętaj, będziesz w niebie. W niebie nie będzie takiego czegoś, to jest przekroczenie pewnej granicy duchowej. Niektórzy na przykład myślą, że pójdą do nieba i tam też będą dojrzewać. W niebie się już nie dojrzewa. Pamiętaj, miejsce dojrzewania jest tylko na ziemi, nie ma dojrzewania w niebie. W takim stanie, w jakim pójdziesz do nieba, w takim stanie duszy twojej, w takim będziesz żył wiecznie. Tam nie będzie żadnego dojrzewania, uświęcania i zmian. Ludzie, temat zmian, uświęcania, kształtowania charakteru dotyczy tego okresu, w którym żyjemy teraz. Później już nie ma zmian. Tam nie ma zmian żadnych. Tam nie ma czasu. Rozumiesz? A proces zmian jest rozciągnięty w czasie. Tam nie ma zmian. I teraz posłuchaj dalej. To, w jakim stanie tam pójdziesz, będzie definiowało wysokość nagrody, którą otrzymasz. A więc do nieba idziemy na podstawie odrodzonego ducha. Amen. Co nam załatwił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, ale jakość naszego życia w niebie, wielkość naszego wpływu w wieczności, popularnie nazywanej nagrodą, czy też koroną, tak? W ogóle nie sądzę, żeśmy korony tam mieli, to jest tak zupełnie na marginesie, tak? Bo to on tak rozumieli, to tak, ale jakkolwiek, tak? Będzie uzależnione od naszych charakterów, które nastąpią na ziemi. Stąd Paweł mówi o tym wyraźnie, że kiedy staniemy przed Trybunałem Chrystusowym, czyli na tym sądzie po nagrody, to my nie staniemy przed wielkim białym tronem już nigdy na sądku potępienia, bo my idziemy do nieba. Ale w niebie, wiecie, że jest kilka sądów. W niebie będzie sąd ku nagrodom, przed Trybunałem Chrystusowym. I tam jest napisane tak, jak kto ten dom zbuduje tu, tak? Taka jakość jego życia tam. Jeśli zbudowałeś z gałęzi, tak? I przyniesiesz charakter z gałęzi, tak? To będzie to sprawdzone ogniem Boga. Czujesz klimat? Wyobraź sobie teraz charakter. Jeden jest z diamentów, inny jest ze złota, inny jest z drewna, inny jest ze słomy. Takie różne charaktery. Ten ze słomy, taki najbardziej ziemski, ten drewniany, taki troszeczkę mniej ziemski, taki już świeży. I idziemy sobie tam, prawda? I archanioł na przykład Michał odpala miotacz, prawda? I wali w ciebie płomieniem gniewu. Teraz zobaczymy, co zostanie. I tylko to, co zostanie, jest wartością teraz. Reszta spłynęła. I teraz dopiero
z tą wartością, tak, idziesz po nagrodę. I taki jesteś taki szczuplutki, taki delikatniutki, taki, taki masz charakter, taki. Jak Irena z 40-latka. Taka wyjałowiona, najpierw tam kobieta pracująca, nie wiem czy pamiętacie. Się przyjęła do szpitala, i ją wyławiali ciągle, taka wyjałowa, taka. Idziesz taki i taką nagrodę otrzymujesz. Jesteś cienki, jak żyletka w pościele. Taki jesteś, jeśli charakter twój nie został wyprodukowany na ziemi. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? To jest bardzo ważna informacja dla Kościoła. Zaczynamy od tego, że nasz charakter ma wpływ na naszą wieczność. Na jakość naszej wieczności. Ludzie mówią, o, żeby iść do nieba, ja bym człowieku. Dlaczego ty myślisz w wąskiej kategorii? Ty myślisz tylko w... To jest takie coś, jak w ogóle... Jak w ogóle ktoś, to mówi, jestem głodny, zjem byle co. Jasne, jak jesteś głodny, to zjesz byle co. Rozumiesz? Tylko, że przestaniesz być głodny. I nie polega rzecz na tym, żebyś dalej jadł byle co, bo jak będziesz dalej jadł byle co, to umrzesz. Nie z głodu, tylko z zatrucia. Już. Charakter, który wytworzymy tu na ziemi, który przyjmiemy od Boga, będzie definiował naszą wartość w niebie. Bóg jedyny wie, jak to będzie wyglądało, ludzie. Ale gwarantuję wam, że nie będziemy tam skakali jak kretyńskie baranki z chmurki na chmurkę. To nie będzie czegoś takiego. Wiecie, że ma być nowe niebo i nowa ziemia. Wiecie, że mamy dostać nowe ciała. Czy w ogóle wiesz, że jakość twojego ciała, jakby wpływ twojego ciała będzie ściśle związany z charakterem? Tu nie będzie tak, że wszyscy... Zrozumcie, Bóg to nie jest komunista. Tam nie ma socjalizmu. Rozumiecie? W niebie nie ma socjalizmu. Że wszystkim się rozdaje tak samo. Nie! To jest monarcha. Monarcha. Wiecie, co jest z monarchą? Cholera, to jest w ogóle trudna sprawa z monarchią. Bo on to jest król. I król mówi tak. Tobie dam tyle, a tobie tyle. I wiecie, że to nikt nie może przyjść i powiedzieć, a dlaczego jemu dałeś tyle, a tamtemu tyle? Pęca cię przypowieść o tych chłopakach, co do roboty szli. Pamiętajcie, znaczy nie czytajmy Biblię w ten sposób. To jest monarcha. Monarcha mówi tak, a jakim prawem ty mnie pytasz? A bo ja pracowałem 12 godzin. Ale to jest moja sprawa. Tobie dałem 100 zł i tamtemu dałem 100. On pracował 15 minut, ale ja jestem król. No. Rozumiem, to nie socjalizm. To nie ma, że wszyscy lecimy do nieba, tak? I wszyscy dostaną spokojnie, każdy to samo, mówię, hej, nie, 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 nie. Zaznaczam. Jesteśmy odrębni. Inne oczy, inne palce. Charakter będzie kształtował, charakter ukształtowany tu na ziemi, będzie wymiernikiem nagród w niebie. Słuchajcie, mnie to wyprostowało. Tu nie chodzi tylko o to, przyjaciele drodzy, żebyśmy byli tutaj w porządku. To jest grubszy temat. To jest temat naszej wieczności, jakości naszej wieczności. Ja, jak wyszedłem z więzienia, to ja nie miałem pieniędzy. I ja w ogóle byłem, to jest taka ciekawa rzecz, że ja w ogóle, no nie było mnie stać na różne rzeczy, nie? Więc ja nie chciałem sobie kupywać rzeczy, które są drogie. Więc kupywałem rzeczy, które były tanie, nie? Tylko Holendry, one były byle jakie, no. I w konsekwencji, tak? To ja płaciłem srogą cenę za to. Okupywałem mało rzeczy o niskiej jakości. Bo coś, co jest tanie, ma niską jakość. Rozumiecie? Kiedyś w jednym programie kulinarnym usłyszałem taką rzecz, że facet mówi, że normalnie są potrawy, gdzie się wino wlewa, nie?
do potraw różnych i ludzie na przykład, jak mają różne wina w domu, to jak coś robią, to najgorszego wlewają tego wina. I ten w ogóle kucharz mówił, ludzie, nie róbcie takich rzeczy. Przecież ty nie możesz traktować tego w ten sposób. Jeżeli robisz jakąś potrawę, to ty musisz wlać tam dobre wino. Bo to wino winu nierówne. Jak wlejesz tam jakiegoś sikacza, to ty tą potrawę zniszczysz. To ta potrawa, ona musi tam dostać dobre wino. Ludziom szkoda dobrego wina. No dobre wino, no to sobie usiądę, wypiję sobie lampkę wina. Ale nie wleję go do kaczki. Ale to w ogóle nie o to chodzi, żebyś wlał tam sikacza za 19,50, rozumiem, bo ci będzie siarką jechać te kaczki. To nie to jakość. W ogóle chcę zwrócić waszą uwagę na to, jak Bóg, jaką Bóg przykłada miarę do jakości. To jest jakość. Jakość. Ten cały czas jakość jest u niego. Jakość, jakość, jakość. Nie ilość. Jakość. Jakość. Wysoka jakość. Nie byle jakość, nie do nieba jakkolwiek. Głosimy Ewangelię, a potem wychowujemy ludzi. Rozumiecie? Głosimy Ewangelię, żeby ludzie zyskali niebo, a następnie bierzemy tych ludzi, żeby otrzymali wysoką jakość życia, bo to będzie definiowało ich wieczność. Uczmy się grać długą piłką. Nie patrzmy tylko w kategoriach, żeby do nieba wskoczyć. To nie tylko o to chodzi, ludzie. To nas diabeł oszukał. I mówi, to tylko, żeby do nieba pójść, do nieba, do nieba. To jest, rozumiecie? To jest w ogóle poważna rzecz. Mnie to wypionowało. Ja dzisiaj zmieniam przede wszystkim swój charakter na charakter Boga z uwagi na to, że ja wiem, że to jest inwestycja w wieczność. Inwestycja w wieczność. My nic nie robimy byle jak. Nic nie robiłem byle jak. Nie ma, że przychodzisz na uwielbienie, odśpiewałem dla ciebie jakąś piosenkę, 40 tysięcy razy człowieku jakąś śpiewano. Ja teraz jesteśmy na nabożeństwie, śpiewamy jakąś piosenkę i w ogóle ja słyszę, słucham, w ogóle słuchałem jej wielokrotnie, a teraz ja słucham, mówię, muszę zmienić słowa, bo już nie trzymają jakości. Zaraz zmieniam słowa. Rozumiesz, o co chodzi? Cały czas podwyższamy jakość. Cały czas jakość, jakość, jakość. Posłuchajcie, my mamy na... Ludzie nie chcą z nami mieć wiele wspólnego różni, bo nie chcą jakości. Ludzie ilość chcą. Ilość. Ilość. Skutkiem tego jest to, że rzeczy są tak płytkie, że nie produkują następnych. Kiedyś Żydzi chcieli ilość i doszli do wniosku, że co tam będziemy słuchać Boga, który powiedział, żeby nie krzyżować gatunków, a skrzyżujmy gatunek. Mamy dużo osłów, tutaj widzimy, że te osły rżą na te konie, rozumiecie, pokrzyżujemy konia z osłem i będziemy mieli muł, bo one to bardzo łatwo nam idzie, rozumiecie? Wiecie w ogóle, jak muł powstał? Krzyżówka konia z osłem. I słuchajcie, wszystko było dobre, tylko to jest bezpłodne zwierzę, wiecie. Muł się nie może rozradzać. On się nie mnoży. Urodzi się muł i umiera muł jeden. Muł nie stworzy już więcej muła. Sorry. To nie jest zamysł Boży. Rozumiecie? To nie jest zamysł Boży, żeby się urodziło coś i umarło. Żeby nie zostawiło po sobie nic więcej. Rozumiecie? To nie jest zamysł Boży. Bo Bóg tworzy mężczyznę i kobietę i mówi, rozradzajcie się i rozmnażajcie. Kiedyś mnie ktoś zapytał, mówi, a co Bóg ma przeciwko homoseksualistom? Ja mówię, bo się nie rozmnażają. Mówię w ogóle, i tylko tyle wystarczy. Co byś nie zrobił dalej z tym tematem, nie? To w ogóle tutaj się to coś nie rozmnaża. To coś przeczy formule, tak, rozwojowej. W ogóle wy wiecie, że jeżeli cokolwiek przeczy formule rozwojowej, to nie jest z Boga. Tam nie ma Boga w tym. To, to,
To nieważne, to moralne jakieś rzeczy, bo to, ja, to w ogóle odsuńmy to na to. Tam zostawmy, to wiecie o co chodzi. Ja naprawdę nie mam, w Holandii patrzę, dwóch facetów z brodą, z wózkiem, człowieku idą, nie wiem, która matka, która ojciec, takie same brody. Dla ciebie nie mogłem rozpoznać do końca, chociaż jeden miał pokartkę, ten to mam brodę, bym wiedział, że to chodzi do kobieta. I zrobię to, ale to w ogóle nie ruszało, więc patrzę sobie w porządku. Człowiek, ja bym te brody uczesał. Wiesz, zero problemów tu, nie? Chodzi o to, że to coś się nie rozmnaża. To dziecko jest adoptowane. Co oni tam targali w tym wózku, rozumiecie? Są adoptowane dziecko i koniec. Tak? Ostatnio oglądam taki program jak to się nazywa? O bogatych kobietach takich. I tam. Ja czasami to oglądałem, mi ciekawiło mentalność tych kobiet. Taka jedna poszła, idiotka, słuchajcie, do galerii handlowej, milionerka taka, a taka głupia. I wzięła chyba 30 parę tysięcy i wydała tak, że nie miała na taksówkę z powrotem. I targała się z tymi, i to w ogóle filmowane jest, w ogóle ona głupia, tylko jak but. To takie miała wywinięte, takie miała. I ona te juki wszystkie ciągnęła, słuchajcie, autobusem jechała. Bo się tak spłukała, że nie miała na nic. Rozumiecie? Na nic. Ja mówię, Boże kochany. Ale pomijając to, któregoś razu patrzę znowu, tam mówię, zobaczę, mówię, następną artystkę jakoś tam zobaczę, no nie? Patrzę, nie ma artystki, tylko jest dwóch artystów. To jest program o kobietach bogatych, to jest dwóch geni, które u nas tam jakieś, rozumiesz, Paweł i Ramono, jakieś tam inne, które tam, nie tam się... To się nie rozmnaża. U Boga, jak coś się nie mnoży, rozumiecie? To jest wbrew zamysłowi Jego serca. A więc jeżeli my tworzymy płycizny, tak? aby do nieba, to zrozummy, że to po pierwsze, to się możemy grubo pomylić, tak? Bo to niekoniecznie ci ludzie w ogóle będą ponawracani. A druga sprawa to jest taka, że nawet jeżeli on się nawróci, a nie zostaje zmieniany, on nie będzie zmieniał swojego charakteru, bo nas to nie interesuje, żeby go prowadzić w tą stronę, to ten człowiek nie będzie mnożył. To będzie cały czas chodził taki mógł. I on pójdzie do nieba i dalej nie wie. W tym niebie. Rozumiesz? Nie o to nam chodzi. Nie o to nam chodzi. Pierwszy Tesaloniczan, 2:8. Jest napisane, pokazane jest nam, że za pomocą duszy uwalniamy duchową moc. Również za pomocą duszy relacjonujemy się z drugim człowiekiem. To zmiana charakteru powoduje zarówno wpływ miłosny, rozumiecie, jak wpływ namaszczenia. To jest bardzo ważna sprawa dla nas. Zmiana charakteru. W przypowieściach Salomona dostajemy wskazówkę bardzo ważną. Przypowieści Salomona 27:17. Oryginał brzmi tak. Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. Potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby nabywać Bożego charakteru. A więc, jeżeli jesteś kierowany do tego, aby unikać konfrontacji. To jest też zwiedzenie. Dlatego ludzie nie chcą się konfrontować. Rozumiecie, o co tu chodzi? Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. Kto urabia? Człowiek, nie Bóg. Bóg nie urabia charakteru. Bóg daje tobie wzorzec, primo, sekundo, moc, tak? I to wszystko. Wzorzec i moc. I teraz ty, posiadając wzorzec i moc do tego, aby osiągnąć ten wzorzec, masz zastosować metodę pod tytułem bycie urabianym przez drugiego człowieka. A jak się tego nie chce, to szok.
I ludzie mówią, Pan mnie tak prowadzi. Ja mówię, Pan Cię tak nie prowadzi. Nie chcesz mieć zmienionego charakteru. Ludzie, ile ode mnie ludzi zwiało, bo chciałem ich uratować. Mówili do mnie tak, to jest zamordyzm, co ty robisz. To jest kontrola. Ja mówię, ty kretynie. Kontrola. Ty kontroli nie widziałeś. Nie byłeś w kościele świętokowym chyba. A był artystą. Ja wiem, że to jest kontrola. Charakter człowieka urabia drugi człowiek. Z ludźmi trzeba być i dać się im urabiać. A my jesteśmy mistrzami, żeby zrywać się z takich relacji. No i to nie, nie, to nie jest tak. Dlaczego nie? Zaraz, stój. Co ci tu przeszkadza? Ja sobie nie pozwolę. No sobie pozwól właśnie, byś miał dobry charakter. Sobie pozwól. Pozwól sobie, żeby cię przeorał drugi człowiek. Ja od Pana będę brał. Nie! To jest wbrew Pismu. Bóg się tym nie zajmuje. Bóg daje wzorzec i moc. I teraz jest potrzebna twoja chęć, tak? Uwolnienie wiary, tak? I poddanie się drugiemu człowiekowi. A niech mnie urabia. Niech mnie urabia. Ludzie, mnie urobili inni ludzie. Ja jestem urobiony przez ludzi. Dlatego ja żyję z ludźmi. Chodzę z nimi. Ja to lubię. I to w ogóle mnie nie przeszkadza. Ja się nie bronię przed ludźmi na przykład. Ale dlaczego ja się bronię przed ludźmi? Ja się w ogóle nie bronię przed drugim człowiekiem. Mnie można tak zgodzić. Rozumiecie? To granic można się złożyć jak scyzoryk. Ja się nie boję tego. Bo ja wiem, że to jest w porządku. Jestem urobiony sobie przez to. Na siłowni, na którą chodzę, właściciel owej siłowni, on jest trenerem interpersonalnym dla wielu ludzi. A to jest tak reklamuje. I niektórzy przychodzą do niego i mówią, chcę, żebyś był moim trenerem. On mówi, dobrze, będę twoim trenerem. I bardzo szybko ci ludzie wtedy cofują się. Rozumiecie? Facet jest mistrzem świata. No, i wujkę. Nie, ja to wujkę. I kiedy ktoś do niego przychodzi, bo kiedy do niego ktoś nie przychodzi, tylko chce chodzić na siłownię, to on kasuje kasę za siłownię, on się w ogóle nie wtrąca w czyjeś życie. A jeżeli chcesz, żeby on został twoim trenerem, no to po pierwsze mu musisz zapłacić za to, a po drugie musisz się zgodzić na to, co on zacznie z tobą robić. I przychodzą tam dziewczyny, bo to przeważnie dziewczyny go wynajmują. I na przykład on zaczyna z nimi, wcześniej nie rozmawiał z nimi w ogóle, albo mówił tam Kasiu, Krysiu, na przykład, no nie. Ale kiedy ona go wynajmuje jako trenera, to mówi do niej, słuchaj parówą. Jak będziesz żarła parówą, to będziesz wyglądała jak wyglądasz jak parówa. Mówię, to jest na początek w ogóle, nie? Na początek informuję w ogóle ludzi o ich stanie. Słuchajcie, w ogóle, jak szybko ludzie nie chcą ćwiczyć. Czują się obrażeni. Dlaczego się czujesz obrażona? Wyglądasz jak paruwa. Przyszłaś do trenera. Poinformował cię, jak wyglądasz. I teraz ten trener zaproponuje ci, tak? Jak wyjść z tego stanu patologii. I ja na przykład przyglądam się na te dziewczyny, które wytrzymały. Wiecie? I teraz trenuję taką dziewczynę. W ciągu 6 miesięcy straciła 17 kilo. Tak? Jest chyba po dwójce czy po trójce dzieci, tak? I przyglądam się przez te 6 miesięcy, co ona pozwala ze sobą robić. On ją dojeżdża jak dzika. Rozumiecie? Wyciska z niej 7 poty. Ale ona z miesiąca na miesiąc
tak? Zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. On ją urabia. Kiedy się zgadzasz, aby cię urabiał drugi człowiek, to to jest bardzo bolesna rzecz. To nie jest rzecz miła. Bo charakter tworzy się w kryzysach. I urabianie przez drugiego człowieka to są różne kryzysy. I jeżeli nie będziesz uciekał przed kryzysami, to będziesz miał wyrabiany charakter Boży. Ja nie uciekałem przed kryzysami. Znaczy uciekałem na początku, potem się opamiętałem, że uciekałem przed kryzysami. Cię nie uciekam przed kryzysami. Kiedyś każdy kryzys traktowałem w ten sposób. Precz, 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 diable! Rozumiesz? Tak traktowałem kryzys. Teraz nie traktuję tak kryzysu w ogóle, nie? Teraz to się przyglądam. Rozumiesz? Zanim się w ogóle odezwę do zjawiska, tak? To się wiecie, to przygląda. Czy to nie jest przypadkiem, tak? Kształtowanie mojego charakteru. Tak się przygląda, nie? Popatrzę, zobaczę. Coraz lepiej to widzę. I pozwalam, żeby ludzie mnie urabiali. Pozwalam. Nie uciekam od takich relacji, gdzie cierpię. Nie uciekam od takich relacji. A dlaczego miałbym uciec? Przecież to mnie nie zniszczy. Rozumiem. Rozróżniam, czym jest atak diabelski. Atak diabelski to jest zupełnie inna sprawa. Atak diabelski nie ma nic wspólnego z urabianiem charakteru, bo religia mówi, że to Bóg używa diabła, żeby wyrabiać charakter. Nie! Bóg nie używa diabła do niczego. Diabeł to jest menda społeczna, rozumiecie, skazana na gehennę. Cześć. Pamiętajcie, Bóg jest Bogiem świętym. On w ogóle nie dotyka takich rzeczy. To, rozumiecie, to jest pomyłka. I nigdzie o tym nie mamy w Biblii. Nigdzie. Interpretacje. Wiesz, nie? Interpretacje. Ale kiedy sięgniesz w oryginalne rzeczy, w oryginalne teksty, widzisz konteksty, zadałem, w których takich rzeczy nie ma. Ale jest określone bardzo jasno i szeroko, że to człowiek urabia twój charakter. Relacje miłosne między ludźmi. W ogóle miłość między ludźmi jest trudna. Nie wiem, czy to zauważycie, że wiecie, że prawdziwa miłość jest trudna w ogóle. Miłość jest trudna. Się trudno kocha. Ludzie łatwo się kocha, łatwo. Ja mówię, nie, nie kocha się łatwo. Ty nie wiesz w takim razie, jeżeli tobie jest łatwo kochać, to ty nie doświadczasz jakby siły miłości. No, rozumiecie? Bo powiedzmy, relacje między mną a moją żoną dzisiaj, nie? My mamy relacje dzisiaj i one są dobrymi relacjami, tak? Ale my cierpieliśmy przez siebie. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. To ta miłość, ona miała doświadczenia cierpienia. Doświadczenia cierpienia po prostu. Jeżeli się nie i dlatego, że się nie uciekło przed tym cierpieniem, dlatego dziś jest dobrze. Bo my nie uciekliśmy. Jezus nie uciekł przed pójściem, nawet nie uciekł. My mamy przeciwstawiać się diabłu. Diabeł przynosi lewe cierpienie, choroby, rozumiecie, niemoce, biedę. Bóg nie kształtuje charakteru przez na przykład, przez to, że ktoś jest chory. To religia wymyśliła. Bóg nie kształtuje charakteru przez to, że ktoś nie ma pieniędzy. Nie! Ty jesteś chory, bo się nie dałeś uprawić. No. Jesteś biedny, nie masz pieniędzy, dlatego że no, nie przyjąłeś zmiany krzyżowej. No sorry, to nie o to chodzi. Rozumiesz, tu inaczej, to Bóg przez relacje międzyludzkie, tak? Bóg nam dał relacje międzyludzkie, żebyśmy rozwijając się w nich, mieli kształtowane charaktery. Proszę Cię, jak można na przykład wykształtować w sobie, tak? Łagodny, miły sposób odzywania się, jeżeli się nie kontaktujemy z ludźmi. Proszę bardzo. Zrób to.
jak można wyrobić w sobie wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, jeżeli my się nie relacjonujemy z drugim człowiekiem na tyle blisko, żebyśmy widzieli, tak, jego potrzeby. Wiesz, jaki będziesz, będziesz sam, nie, dwie gary będziesz miał tak. Trzeba ze sobą pobyć, żeby się dowiedzieć o swoich potrzebach. Amen? Pobyć. Posiedzieć przy sobie, tak? Posłuchać się nawzajem. Dlaczego my na przykład przemy na relacje? Ja cały czas systematycznie ludziom powtarzam, na przykład w kościele. Relacje, relacje, relacje. Mówię, proszę być na grupach domowych. Proszę się kontaktować ze sobą. Nie kontaktować się pod styklu halleluja, halleluja. Rozumiesz? Bo to nie tak, a to nie jest kontakt. Zacznijcie ze sobą przebywać. Kontaktować się ze sobą blisko. Zaglądać w garki jedni drugim. To się dowiecie, w którym garku czego brakuje. Co to znaczy współczuć drugiemu człowiekowi? Świat ucieka. Weź sobie do autobusu, chcesz zrób sobie doświadczenie. Ja ci... Są super sprawy. Ja takie doświadczenie robiłem na sobie. Chodziłem do autobusu. Ktoś trzymał rękę na poręczy. Przysuwałem swoją rękę do jego ręki. Także się dotykało. Natychmiast usuwałem. Ludzie są przestrzeni. A to jest świat. To jest świat. Ludzie nie chcą być dotykani. Oprzyj się kogoś w autobusie. No bardzo się nie działo. To jest świat. Chrześcijanie chcą uciekać jedni od drugich. Tak wyglądają dzisiejsze kościoły. Jest spotkanie, tak? Po nabożeństwie, halleluja, halleluja. Rozumiesz? Idzie się na agapę. Agapę. Mamy cię agapę. Wiesz, o co chodzi? Korba. Agapę to jest pod tytułem, to jest to, że się pije kawę, herbatę. Agapę ma. Po agapę, tosty są też. Po agapę, tak? Widzimy się za tydzień. Dlaczego? Bo nie chcemy drugiego człowieka w swoim życiu. Drugi człowiek jest dobry 2 godziny w tygodniu, drugi wierzący. Drugi człowiek jest dobry, kiedy razem się stoi i się uwielbia Boga. Rozumiesz? Wiesz, co to jest? To jest życie na koczą łapę. To jest niechęć do bycia małżeństwem. Dlaczego ludzie nie chcą być w małżeństwach? Rozumiesz? Kiedyś napisałem taki artykuł, nie ma ciurlania bez ślubowania. No człowieku, jakim prawem? Mówię, ja mówię, ale co? Mówię, chcesz mieć seks? Znajdź sobie żonę albo męża. Czy to tak ci mówię, czemu was to... Słuchajcie, jak ten artykuł napisałem, jak się od chrześcijan podniosły się, ja, dlaczego ja tak piszę? Ja mówię, a dlaczego ty mnie pytasz? To jest dla mnie ciekawe. Dlaczego ty mnie o to pytasz? Ludzie myślą, że jeżeli ja w swoich nauczaniach pokazałem, że istnieje święty rozwód, to jestem przeciwnikiem małżeństwa. Ja nie jestem przeciwnikiem małżeństwa, ja jestem zwolennikiem małżeństwa. Pierwszym zwolennikiem. Mamy na to świadectwo z moją żoną. To jest po pierwsze. Nie jest święty rozwód i nie wolno o tym nie mówić. Jest się hipokrytą. Ale ja jestem zwolennikiem małżeństwa. I my przeszliśmy wiele trudnych rzeczy w życiu, ale my jesteśmy razem. Nasze charaktery zostały zmienione. Bo my pozwoliliśmy, żeby te charaktery były zmienione. Bo my nie uciekaliśmy od siebie. I w kościele nie uciekamy od ludzi, a ludzie nie uciekają od nas. I tego uczymy innych ludzi, tak? Inaczej charakter twój nie będzie należyty. Pewne rzeczy osiągniesz jak najbardziej, ale pewnych nigdy nie osiągniesz. Nigdy, jeżeli nie pozwolisz, aby drugi człowiek cię przeorał. Jak cię będzie orał drugi człowiek,
to zanim powiesz precz szatanie, to się zastanów najpierw. Czy to jest szatan? Bo może nie jest. Bo to może nie szatan. Szatan to szatan. Rozumiecie? Jego trzeba gnać. Ale trzeba zobaczyć, jaka jest zasada duchowa zmiany charakteru. I ostatnią rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest Księga Izajasza 26:3. Tam jest napisane tak, jego oryginał mówi tak, jego charakter stateczny. Ty, Boże, ukształtujesz w pokoju. W pokoju, bo Tobie zaufam. Pamiętaj, gdy zgadzasz się, aby Boży charakter przenikał z Twojego ducha do Twojej duszy, to uruchamiasz maszynę zmiany charakteru. Więc kiedy się będziesz modlił, Panie, ja chcę, abyś zmieniał mój charakter, to pamiętaj, że jest to modlitwa w 100% zgodna z Bożą wolą. A więc na pewno uruchomisz maszynę zmiany charakteru. Na pewno. Bóg w pokoju do tego podejdzie. Bo to jest rzecz z jego serca. Rozumiem. I zaczną się w twoim życiu dziać różne rzeczy. I zacznij uważnie obserwować te rzeczy. Rozumiesz? Przestań myśleć, że całe piekło się na ciebie zawali. Nie, spokojnie. Oczywiście też będzie w tym wszystkim atak piekła. Bo to tak jest zawsze. To tak jest zawsze. To tak jak w Starym Testamencie masz napisane, że Bóg pobudził Asyrię, żeby tam wyprostowała Izrael. Takie rzeczy się czyta, nie? I okej. A potem jest taki tekst. Bóg mówi do Asyrii. Dlatego, że napadłeś na mój naród, to cię zniszczę. Ja to czytam, mówię. Holender mówię. W ogóle, co to za tekst jest? Nie mówiąc o innych tego rodzaju tekstach. Tak? Pod tytułem, że Bóg pobudza Dawida, tak, do zrobienia różnych rzeczy, a potem przez ciebie jest uwolniona jakaś klątwa w ogóle, to już... Ale o to chodzi z Asyrią. Asyryjczycy mieli za zadanie wykonać pewien ruch na Izraelu, tylko oni wykonali ten ruch, a oprócz tego wykonali wiele innych ruchów. A więc, kiedy się modlisz, aby twój charakter był kształtowany na obraz Boga, to uruchamiasz potężną maszynę zmiany. Jednocześnie diabeł będzie chciał ukręcić swoje lody przy tym wszystkim. Jak najbardziej. I będą krzywe rzeczy, i będą wysłannicy diabła. Ok? Tylko teraz musisz zapasować na twoim rozpoznaniu. Ja się rozpoznaję. Ja się sobie normalnie rozpoznaję, przyglądam się. Aha, to jest diabeł. Wąt. Tak? W innym przypadku patrzę. Aha. Okej, Panie. To jest człowiek, który mnie urabia. Od tego mamy dar rozróżnienia duchów. Od tego mamy mądrość. Rozumiecie? Ja dzisiaj nie gromię wszystkiego, co mnie niepokoi. Kiedyś tak robimy. Cokolwiek się działo, precz! Ja mówię, a czy nie, nie, spokojnie. Mówię, chodzę sobie w tym, dobrze, mówię, okej. Okay. To znaczy, że to tak ma być. Dzisiaj biegałem sobie i pod koniec tego biegu chciało mi się żygać. Było mi źle. W ogóle wiecie, bo długo biegałem. Ale w ogóle znam cel tego biegu. Celem tego biegu jest utrzymanie mnie w dobrej kondycji fizycznej.
Więc co? Biegnę. Nie uciekam przed bólem, który temu towarzyszy. Rozumiecie? Tylko biegnę. Nie kromię tego. Precz, precz, krzyganie, precz, duchu Rzymu, precz. Nie. Nie. Tym się drzygał, tym się drzygał i biegł dalej. Dlaczego? Bo wiem, co się teraz wydarza. Więc rozpoznamy. Patrz, co się dzieje. Módl się o zmiany i patrz, co się dzieje. Kiedy diabeł uderzy, kiedy widzisz, że jest to kształtowanie twojego charakteru, zostaw i pozwól, żeby się krew lała. Mówimy o dojrzałym chrześcijaństwie. O dojrzałych rzeczach. Rozumiecie? Mówimy o dojrzałych rzeczach. To jest szkoła wiary. To jest coś, co mamy w życiu i musimy to rozróżnić. Ja się przyglądam na chrześcijan, którzy bezkrytycznie przyjmują ataki diabelskie. Bezkrytycznie. Są chorzy, tak? I twierdzą, że Pan ich doświadcza. Rozumiesz? W innych sytuacjach, kiedy przychodzi przestrzeń zmiany charakteru, gromią diabła. Są w pomyłce. Diabeł jest fachowcem z tym, aby zło nazywać dobrym, a dobro złem. Rozumiecie? Na przykład w obecnym czasie, teraz, jak jestem tutaj u was, jestem na diecie takiej swojej. Mam taką dietę. Ona nie jest dla mnie przyjemna. To, co robię ze swoim organizmem obecnie, to nie jest dla mnie przyjemne. Jeśli pościcie, to wiecie, czym jest post. Czy post jest czymś przyjemnym? Nie jest. Jak ktoś powie, że lubi pościć, no to uważam, że jest masochistą. No sorry. Ktoś lubi pościć, mówi, dziwny jesteś. No jakiś. Ale każdy ma swoje podobanie. Ja nie lubię takich rzeczy. Nie lubię diet. Nie lubię poszczenia. Nie lubię treningów. Rozumiecie? Nie lubię. Nie lubię wstawać rano. Lubię leżeć. Po prostu, nie? Ale jestem otwarty na nogach na przykład. Wczoraj stałem 3:40, poszedłem się modlić. Rozumiecie? Szukać Boga. Nie lubię tego. Ale nie uciekam się. Nie uciekam też przed ludźmi, tak? Którzy są w moim życiu i kształtują mnie. Wysłuchuję ich. Jestem z nimi. Angażuję się. Jeszcze kilka lat temu miałem taką metodę, że jak ktoś do mnie mówił o nieciekawych rzeczach, to byłem, rozumiesz, umiałem mu tak duszpasterzować pod tytułem, że słuchałem go, ale w ogóle nie byłem wewnętrznie zaangażowany w to. Ja myślałem, że tak jest. Na przykład bawiłem się z dzieckiem w domu i myślałem o różnych sprawach. Nie? Myślałem, że to tak się robi. Robię coś tam z dzieckiem i myślę sobie o jakichś takich ważnych sprawach królestwa. I kiedyś chyba Sara, jak była malutka, bawiłem się z nią, ona mówi do mnie: tato, bawimy się. Ja mówię: no bawię się z tobą przecież, cały czas się bawię. Ja się bawiłem cały czas z nią. Ona mówi: nie, nie bawisz się ze mną. Ja wiedziałem, że to Bóg. Wiedziałem, że Bóg do mnie mówi w ogóle. Tak. Bawiłem się z nią, ale właśnie tworzyłem nowe ewangelizacje w swojej głowie. Układałem projekty dla mojej służby. Wiecie, facet jest pięciodzielny, nie? W cudzysłowie. To robię, tam to robię, myślę, że to się tak robi. Ona miała wymóg pełnego skupienia. Ona chciała, żebym się zaangażował, żebym pokochał te klocki. Teraz. Teraz pokochał te klocki. Wiecie, na przykład kocham
różne rzeczy ludzi. W ogóle lubię to. Zmienił się mój charakter. Ktoś do mnie mówi o rzeczy, w ogóle, wiesz, ktoś ci opowiada o jakimś tam banialuku, rozumiesz? Wiesz? Przecież w ogóle sobie myślisz, mógłbyś myśleć w ten sposób, ale co w ogóle gada, w ogóle skąd to się urwał, w ogóle wiesz, oczywiście jesteś elegancki, więc tutaj skupiasz na nim uwagę. W ogóle wszystko ok. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sercem być w tym banialuku. Jak ja będę sercem w tym banialuku, ja już się nie boję teraz być w tym banialuku sercem. Nie boję się. Dzisiaj jak oglądam kreskówkę, jestem całym sercem zaangażowany w SpongeBoba. Rozumiesz? SpongeBoba, ciasto, porty, w ogóle koniec. Nie patrzę na SpongeBoba i nie widzę ludzi, których przyprowadzam do Jezusa. Rozumiecie, o co chodzi? Nie patrzę przez SpongeBoba. I ja jestem, dlatego ja dzisiaj na przykład jestem w stanie na przykład teraz, jestem w stanie teraz przed wami będąc tutaj umieć w swojej głowie przywrócić pewne historie ze SpongeBoba. Mogę to zrobić, bo ja naprawdę, tak, zaangażowałem się w to zjawisko, powiem więcej, wiele mnie nauczył. SpongeBob kanciasto porty. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale facet ma cały czas dobre wyznanie. Nie wiem czy wiecie, kim jest SpongeBob kanciasto porty. Nie wiecie. Wiecie, niektórzy wiedzą. No, ty wiesz, właśnie. To gąbka żyjąca nad nie może, kwadratowa. Ma kwadratowy spodnie. Jest wykorzystywana przez swojego pracodawcę strasznie. Przez pana Kraba, który jest chciwcem. Strasznie chciwcem. Strasznie. Ale SpongeBob nigdy się nie skarży. Nigdy. SpongeBob nigdy nie uwolnił złego słowa na swojego pracodawcę. Człowiek dalej. I mu się dobrze powodzi, ma wielki dom. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię. Nasz charakter jest naszą inwestycją na wieczność. Proszę was, zacznijcie iść w tą stronę. Jeżeli chcecie, żeby wasze korony były potężne, a wasz wpływ coraz większy, to tak róbcie. Jest dosyć rzeczy, które są połowiczne. Słuchajcie. Dosyć jest tego wszystkiego. Całe kościoły są te wypełnione. Idzie za tym cała masa fałszywych rzeczy. Cała masa. Ludzie, jeśli mają dzisiaj się poświęcić, wiecie, poświęcenie w ogóle jest takie, jest takim pojęciem, że się w ogóle to poświęcenie, rozumiecie? Wiecie, byliśmy teraz, jak byliśmy w tym Izraelu, poszliśmy na cmentarz do Doliny Cedronu, do Gehenny, że tak powiem. Weszliśmy w grobę, wchodziliśmy w krypty, stare krypty, wiecie, w miejsca, gdzie się zbierali pierwsi chrześcijanie. W dziurach. W ogóle, gdzie trupy były usuwane, a oni tam się zbierali. Tylko w tych miejscach, tak, nie nachodzili ich religijni Żydzi. Bo oni się brzydzili, że są nieczyste miejsca. Więc dla ludzi, którzy poznali Jezusa, już nie było nieczystych miejsc. Już nie było domu pod trzynastką. Oni się spotykali w kryptach. Wykutych w skałach, w dziurach, gdzie się trupy. I za grobem Zachariasza. Za grobem proroka Zachariasza siedzieliśmy w takiej krypcie, usiadłem tam sobie, były czarne miejsca od spalania zwłok tam. I uświadomiłem sobie w ogóle, że dla tych ludzi nie było problemu, żeby tam być. Nikt nie narzekał, że nie ma klimatyzacji, że siedzi jeden na drugim, rozumiecie? Nikt nie narzekał. Oni byli pełni poświęcenia. Na przykład. Gdzie poświęcenie jest mało ciekawą rzeczą? Poświęcenie? Dlaczego mam się poświęcać? Ludzie myślą, że idą do służby, tak? I będzie płynęła słodycz z nieba.
bo jakże są załamani i sfrustrowani, jak tak nie jest. Jak się okazuje, że jest 20 osób w kościele, tak? I 19 jest w takim stanie, że nie pytaj. Na przykład. A miało być tak słodko. No ale przecież chciałeś służyć. No chciałeś służyć. No komu chcesz służyć? Przecież się nie służy tym, którzy się dobrze mają. Dopiero się tworzy tych, którzy się mają dobrze mieć. A na początku dostajesz surową matę. No tak, ale to ile to będzie kosztowało? Ile to kosztuje? No kosztuje. No co? No taka cena. Trzeba teraz z nimi być, trzeba pielęgnować. Rozumiesz? No, bo ja myślałem, że ja wyjdę na ulicę i będą się nawracały tysiące ludzi. No też tak myślałem. No, to ja już nie chodzę. No ja dalej chodzę. Widzisz, taka jest różnica. No, myślałem, że na każdego, co położy ręce, to będzie uzdrowiony. Ja też tak myślałem. Ale dalej kładę ręce. Dalej wypędzam demony. Się nigdy nie wycofam. Aż umrę na starość. Jak Jezus chodzi. Bo poświęciłem swoje życie. Dlaczego? Dlatego, że nie mam już blokad w charakterze. Proszę was, przyglądajcie się na te rzeczy. To jest bardzo ważna sprawa. Możemy mówić o wielkich, wzniosłych sprawach, ale jeżeli nie uruchomimy tego elementu w naszym życiu, to po prostu leżymy w kwicie. Pójdziemy do niego oczywiście, ale niestety. Już nie osiągniemy.